Dzień dobry, moi drodzy. Witam bardzo serdecznie na Pomorzu. Kolejna odsłona akcji Tu jest przyszłość. Wczoraj kilkadziesiąt spotkań w każdym powiecie, z tym kulminacyjnym, największym w Słupsku, za które w imieniu przewodniczącego jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy współuczestniczyli i współtworzyli tą niesamowitą atmosferę. Przede wszystkim wam, drodzy parlamentarzyści, samorządowcy, ale również wam, którzy obsługiwaliście, którzy reklamowaliście te spotkania, którzy byliście z nami. To niesamowite, że tyle energii po tak udanej Małopolsce byliście w stanie jeszcze tutaj w województwie pomorskim pokazać. Oczywiście dziękuję szefowi regionu, jest z nami pan marszałek Mieczysław Struk, będą z nami również gospodarze Trójmiasta, są przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu. Bardzo, bardzo koleżankom i kolegom z samorządu dziękuję. Tradycyjnie już, jak przystało podczas naszych posiedzeń klubu, otwieram wyjazdowe posiedzenie klubu i proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego, pana premiera Donalda Tuska. Doczekałem wreszcie tej chwili, że u siebie w domu mogę powitać Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej w moim ukochanym Gdańsku. Jestem ciągle pod wrażeniem tego, co wydarzyło się wczoraj w Słupsku. I jeszcze raz chciałem podziękować Zbyszkowi Konwińskiemu, podobnie jak na co dzień w pracach klubu, tak i wtedy, kiedy trzeba było przygotować to spotkanie, pokazał nadzwyczajną sprawność i determinację. Wiecie, mieć prawie 2000 ludzi w jednym miejscu w Słupsku to naprawdę nie jest wydarzenie, które zostanie zapomniane. To było coś, co przy moich dość długich doświadczeniach i ze spotkaniami publicznymi, i z moim kochanym Pomorzem, muszę wam powiedzieć, że czegoś takiego nie tylko, że się nie spodziewałem, ale właściwie chyba pierwszy raz w życiu byłem aż pod takim wrażeniem nadzwyczajnej mobilizacji i właśnie takiej nadzwyczajnej energii, o której Borys mówił. Chciałem wam też podziękować za to, że zgodnie już z tą naszą tradycją odwiedziliście wiele miejscowości i odbyliście tu na Pomorzu 17 otwartych spotkań. Miało miejsce 67 różnego typu wydarzeń, spotkań środowiskowych w 20 powiatach. Byliście między innymi w Cieplewie, i w Samoninie, w Miastku, w Gorzędzieju, w powiecie tczewskim, w Ustce, w Luzinie, w Starym Polu, w Prabutach, w Łubianie. Chciałem też bardzo podziękować za nadzwyczajną aktywność i nadzwyczajną cierpliwość parlamentarzystki i parlamentarzystów z Pomorza. W jakim sensie jesteście ofiarami swoich sukcesów tutaj? Kiedy zastanawialiśmy się, w jaki sposób będziemy organizowali nasze spotkanie w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, to uznaliśmy wspólnie z przewodniczącym Borysem Budką, że właściwie musielibyśmy cały dzień ze sobą dzisiaj spędzić tutaj w ratuszu. Ja z największą przyjemnością, ale jak wiecie, jesteśmy umówieni już w Kartuzach z inicjatywy marszałka Struka. Będziemy mieli tam kolejne otwarte spotkanie. I dlatego zrezygnowaliśmy dzisiaj z formuły wystąpień parlamentarzystów tej ziemi, ale wy to na pewno dobrze zrozumiecie. Jesteście przedstawicielami wielkiej pomorskiej wspólnoty, która od pierwszych dni istnienia Platformy Obywatelskiej, a później Koalicji Obywatelskiej, nie ma wątpliwości, na kogo głosować w wyborach parlamentarnych. Ja przypominam sobie te wybory, które zmieniły historię i Pomorza, i całej Polski, a miały nawet wpływ na historię Europy. Wybory 2007 roku, gdzie w tym okręgu, gdzie mamy Gdańsk,
tradycyjnie przywiązany do naszego środowiska, ale przecież to jest duży okręg, także okręg po części rolniczy, po części popegeerowski. I w 2007 roku Platforma Obywatelska dostała tutaj 54% głosów, a główny konkurent 27%. My nigdy nie przegraliśmy tu wyborów, żadnych wyborów. I bardzo bym chciał, żebyście uwierzyli na nowo w to, że zwycięstwo jest możliwe. I zwycięstwo nie tylko na Pomorzu, w Trójmieście, na Kaszubach, Pomezanii, Żławach, w Słupsku, że to zwycięstwo możliwe jest w całej Polsce. Tym bardziej, że mamy tutaj ekipę wyjątkową. Cieszę się, że jedną z niekwestionowanych liderek parlamentarnych Pomorza jest Basia Nowacka. Osoba o bardzo zdecydowanych, twardych poglądach, która potrafiła połączyć rzeczy niezwykle trudne, na które są bardzo wrażliwi mieszkańcy tego właśnie naszego regionu. To znaczy i przywiązanie do tradycji, wzajemna tolerancja, raczej zdrowy rozsądek. Pomorze to nie jest miejsce dobre dla radykałów czy ekstremistów, ale Barbara Nowacka pokazała, że można połączyć bardzo nowoczesne myślenie także w kwestiach kulturowych i z pełnym szacunkiem dla ludzi, społeczności i wspólnot przywiązanych mocno do tradycji. Inaczej nie osiągałaby tak kapitalnych wyników. Mówię o Basi dlatego, bo to jest kluczowa sprawa nie tylko tu na Kaszubach, na Żławach, na Kociewiu, w Trójmieście. To jest w ogóle zadanie dla naszej formacji politycznej, złożonej z kilku nurtów, połączonych zdrowym rozsądkiem i poczuciem odpowiedzialności za Polskę. Więc to jest właśnie nasze zadanie, takiej centrowej, umiarkowanej organizacji, aby umieć dotrzeć do ludzi o różnych poglądach, o różnych tradycjach politycznych, ale których właśnie łączy poczucie odpowiedzialności, zdrowego rozsądku i takie gospodarskie podejście do Polski. Ale to, o czym zawsze mówiliśmy i zawsze mocno podkreślaliśmy od pierwszych dni Platformy, właśnie to poczucie odpowiedzialności, nie tylko za siebie, nie tylko za własny wynik, ale takiej pełnej odpowiedzialności. Tak żeśmy odszyfrowali kiedyś skrót PO, że to jest pełna odpowiedzialność za to, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Kogokolwiek bym tutaj wymienił z parlamentarzystów, to musiałbym wymienić całą listę i właściwie zrobię to z wielką przyjemnością, bo każdy z was wnosi tutaj coś niepowtarzalnego. Czy to jest Aga Pomaska, ją wszyscy znają i z odwagi, i bezkompromisowości wtedy, kiedy trzeba. Małgosia Chmiel, która towarzyszy mi w różnych bojach o ład przestrzenny, między innymi w Gdańsku od lat. Legendarna Henia Krzywonow. Tadziu Aziewicz zawsze w Gdyni, zawsze przywiązany do tych tematów. O Zbyszku Kumbińskim już mówiłem. Kaziu Plockę, wiadomo, Kaszeby, Pucki, Krokowa. Jarek Wałęsa, z oczywistych względów nie muszę przedstawiać. Jerzy Borowczak, Jurek jest pewnie, jesteś, tak. Sławek Neumann czy Piotr Adamowicz. Także Magda Adamowicz, z kolei nasza eurodeputowana. Wiecie, jak ważna jest dla nas pamięć Pawła. Jest Bogdan Borusewicz, któremu zawdzięczam, ja nie wiem, czy to jest właściwe słowo, zawdzięczam, bo zawdzięczam mu wejście do polityki. To przez niego właściwie w latach 70. się na to zdecydowałem. W jakim sensie jesteśmy wszyscy jego wychowankami. Na pewno nauczył nas jednej rzeczy, do której namawiam dzisiaj wszystkich w Polsce na każdym spotkaniu, żeby nie być obojętnym. I że oczywiście nie wystarczy tylko nie być obojętnym. Trzeba czasami trochę odwagi, wcale nie tak dużo.
Tu nie chodzi o heroizm. Czasami chodzi o zwykły odruch przyzwoitości, żeby powiedzieć tym, którzy mają władzę, dosyć, że tak dalej być nie może i że jest nas więcej, jeśli tylko potrafimy otworzyć usta i głośno powiedzieć, że nie zgadzamy się na zło, które się dzieje. Bogdan nas tego nauczył. Wtedy było właściwie trudniej. Dzisiaj powinien to być taki najbardziej naturalny obywatelski odruch i mam takie wrażenie, że od wielu, wielu miesięcy udaje nam się w Polkach i w Polakach obudzić tę taką pozytywną emocję i gotowość do zmiany złej rzeczywistości, która mi trochę momentami przypomina tę atmosferę wyjątkową z 1980 roku. Jest Stasiu Lamczyk, Kaszuby, ale będziemy o tym miejscu rozmawiać dzisiaj w Kartuzach. Sławek Rybicki, też mój współtowarzysz od zawsze. Kaziu Klejna, też wierny druh na kaszubskiej naszej drodze, czy pełen energii i twardy zawodnik Rysiu Świlski. Jesteś, Rysiu? Jest. Janusz Lewandowski. Postać o wyjątkowym znaczeniu też z punktu widzenia dzisiejszych debat o tym, jakie jest miejsce Polski w Europie i co się dzieje z pieniędzmi, tymi europejskimi, polskimi pieniędzmi, to Janusz Lewandowski, autor największej ilości pieniędzy, jaka spadła właściwie wtedy na Polskę. Mówię o funduszach europejskich wtedy, kiedy Janusz Lewandowski był komisarzem odpowiedzialnym za europejski budżet. Tak, i wtedy udało nam się zmienić, widzicie to też przecież na Pomorzu i w Gdańsku, zmienić Polskę dzięki między innymi tym pieniądzom, więc jego obecność tutaj dzisiaj jest także nie tylko symboliczna, ale jest takim znakiem ostrzegawczym dla tych wszystkich, którzy Polskę ograbili z miliardów euro z własnej głupoty albo złej woli. I myślę tu oczywiście o spółce Kaczyński-Ziobro. Ten długi wstęp, ja byłem wam winny. Oczywiście Leszek Czarnoba jeszcze, tak, pomezania, masz rację, i cizy nie mogą, czasami niektórzy mają wrażenie, że jak się mówi o Gdańsku, to się mówi też o Kaszubach, tu później jest Gdynia, ale i Powiśle, i Żławy, to też są te miejsca, które budują poczucie dumy, uzasadnionej dumy na Pomorzu. To jest dla mnie też wyjątkowe miejsce, bo tutaj rodził się ten legalny ruch liberalny. Ten gdański liberalizm, który w tak dużym stopniu zmienił Polskę na lepsze. Zbudował podwaliny wolnego rynku, własności prywatnej, konkurencji. Dzisiaj te słowa być może nie brzmią jakoś tak szczególnie atrakcyjnie w tej współczesnej debacie politycznej, ale my dobrze wiemy i muszę wam powiedzieć, że jak byłem szefem na przykład Rady Europejskiej, i kiedy nasi przyjaciele ukraińscy mówili, my z takim podziwem oglądamy, co wam się udało zrobić od samego początku, po upadku komunizmu. I to, że tak przegoniliście inne państwa tego regionu i dawne Republiki Radzieckie. I oni nie mieli żadnych wątpliwości, że źródłem tego polskiego powodzenia, tego polskiego zwycięstwa, także w tej przestrzeni gospodarczej, nie tylko politycznej, były te idee, które rodziły się tu właśnie w Gdańsku i ideę z tym nie zawsze modnym słowem idee liberalne, ale w połączeniu właśnie z odpowiedzialnością za całość. Ja nie zapomnę, tu w tej sali, dokładnie w tej sali powstawał Kongres Liberalno-Demokratyczny, a jeszcze w 1988 roku, kiedy spotykaliśmy się jeszcze nielegalnie, jako gdańscy liberałowie. Pamiętam jak gdzieś scenę, która właściwie mówi bardzo dużo też o dzisiejszej sytuacji na polskiej scenie politycznej. Myśmy kończyli wówczas pierwszą wielką, publiczną, chociaż ciągle nielegalną debatę na temat wolności w Polsce i tych zadań, główne zadanie budowa nowoczesnego, liberalnego państwa, liberalnej demokracji. I zakończyliśmy te obrady, powiedzieliśmy wszystkim zebranym, to było z 200 osób z całej Polski, o podobnych poglądach wówczas. I powiedzieliśmy, że musimy już kończyć, bo idziemy do stoczni, tam trwał jeden z ostatnich strajków. I pamiętam wtedy, jak dziś,
jednym z uczestników tego spotkania był pan Korwin-Mikke i powiedział, ja tych gdańskich liberałów to ja nigdy nie zrozumiem. No bo co oni mają wspólnego ze stocznią, ze strajkiem w stoczni, Solidarnością? Albo się jest liberałem, mówił, albo jest się ze stoczniowcami i się walczy o Solidarność. Fenomen tego miejsca, w jakimś sensie też tej sali, ale fenomen stoczni, fenomen pierwszej Solidarności, fenomen takich ludzi jak Lech Wałęsa czy Bogdan Borusewicz. Właśnie polegał na tym, że tu budowaliśmy syntezę takiej współodpowiedzialności i współmyślenia ludzi o takich związkowych tradycjach, ludzi o socjalnej wrażliwości i ludzi, którzy rozumieli i promowali reguły liberalnej demokracji i wolnego rynku. To tu w Gdańsku powstała siła, która zmieniła Polskę, bo uwierzyliśmy wtedy w 83, 4, 8 roku, kiedy się zaczęliśmy organizować, że wolność i solidarność nie są w sprzeczności. Że dobre społeczeństwo, dobra wspólnota to jest taka wspólnota, która umie te dwa wątki solidarności, w tym solidarności społecznej i wolności indywidualnej połączyć. I dzięki temu jesteśmy dzisiaj także razem i dzięki temu słyszę na przykład słowa autentycznego zachwytu od konserwatysty Struka na temat lewicowej liderki listy gdyńskiej Barbary Nowackiej i nam się to nie kłóci. Oni naprawdę czują się bardzo dobrze ze sobą na tej wspólnej politycznej drodze. Chcę powiedzieć, że ta być może dla niektórych przydługa, ten przydługi może powrót do przeszłości, ale wynika z mojego też głębokiego przekonania, że dzisiaj musimy powiedzieć to bardzo głośno i wyraźnie tym wszystkim, którzy mogą się czasami czuć zdezorientowani, zagubieni, ponieważ ten spór polityczny w Polsce dzisiaj jest może trochę bardziej skomplikowany niż wtedy, kiedy z jednej strony była komuna, a z drugiej strony ludzie, którzy chcieli po prostu odbudować wolną Polskę. I chcę wam powiedzieć, że tak jak wtedy, kiedy upadał komunizm, tak i dzisiaj, chciałbym wszystkich bardzo prosić o zaufanie. O zaufanie właśnie dla tych ludzi, którzy i wtedy, i dzisiaj chcą te pozornie sprzeczne wątki łączyć w jedną potężną falę, która powinna znowu odnowić polskie życie, także polskie życie gospodarcze. Jeżeli podejmujemy dzisiaj decyzję w środku tej politycznej walki, które nie zawsze są akceptowane przez ludzi o takich czysto liberalnych poglądach, albo czysto socjalnych poglądach, albo bardzo takich przywiązanych do tradycji. Jeśli czasami czujecie, że szukamy sposobów wyjścia z tej pułapki, jaką rządzący chcą zastawić na wszystkie partie opozycyjne, to ja rozumiem te wątpliwości, ale proszę tutaj o zaufanie. Podjęliśmy się po latach opresji ze strony PiS-u, Kaczyńskiego i tej jego ekipy. Postanowiliśmy podjąć walkę nie na zasadzie, a będziemy manifestowali swoje poglądy. Postanowiliśmy wziąć poważne narzędzia w swoje ręce. Powiedzieliśmy sobie głośno, że nie damy się więcej okpić, nie damy się więcej w tej grze oszukać, że nie odstawimy nogi, że będziemy walczyć tak jak wtedy, kiedy i tu znowu mogę spojrzeć w oczy Bogdanowi Borusewiczowi, zawsze jakbyśmy się gdzieś tam spotykali w sytuacjach dramatycznych, to mówił, w ogóle nie ma mowy, nie wychodzimy, zostanie nas pięciu, ale będziemy tutaj do końca, cokolwiek miałoby się zdarzyć. Jeśli i będę proponował różne decyzje do ostatniego dnia przed wyborami, po to, abyśmy te wybory wygrali. Bo wiecie, takie słowa... Takie słowa, takie wartości jak solidarność i wolność nabierają tego najgłębszego, najpoważniejszego znaczenia wtedy, kiedy potrafią też zmobilizować ludzi do ich obrony i do wygrywania w imię solidarności i wolności, a nie tylko głoszenia haseł. 4 czerwca zaprosiłem wszystkich na marsz do Warszawy. Wiecie, to było dla mnie tak uderzające, że oczywiście jak zawsze znaleźli się jacyś malkontenci,
jacyś liderzy, wiceliderzy partii politycznych, którzy albo nie rozumieją, albo udają, że nie rozumieją, o co chodzi. Wiecie, kto zareagował nieproszony przeze mnie, niepytany? Tak jednoznacznie, z taką oczywistą świadomością, do czego potrzebna jest taka mobilizacja, jak wielka manifestacja w Warszawie. Publicznie pierwszy Lech Wałęsa powiedział, ja tam będę, biorę flagę, biorę szturmówkę i będę szedł. Wczoraj Władysław Rasyniuk, z którym rozmawiałem, mówił, w ogóle nie ma się co zastanawiać, cała prawdziwa Solidarność będzie tego dnia tam, w Warszawie. I ja pamiętam, to Paweł Kowal przypomniał takie chwile, znowu wrócę na moment do historii, ale mam nadzieję, że mnie usprawiedliwicie. Mówił o roku 88. I o tym, jak ludzie wychodzili ze stoczni, ze strajku w maju 88. To była w sumie garstka ludzi. I szliśmy przez miasto wówczas ze stoczni, to już był zmierzch, w stronę kościoła świętej Brygidy. Pamiętam, taki moment był wzruszający, dzwony zaczęły dzwonić, ale miasto było puste. Ludzi ze stoczni wyszło kilkaset. Pamiętam, w pierwszym szeregu jest takie znane zdjęcie, Tadeusz Mazowiecki. Tak, Andrzej Celiński. No pamiętam te postaci, tak szliśmy z tej stoczni. Ja pamiętam taki moment, a jako historyk jestem na takie obrazy bardzo wrażliwy. Pamiętam taki moment, kiedy ktoś otworzył okno, zobaczył, że idzie ten w sumie dość smutny pochód. Po przegranym strajku wówczas, majowym. Ktoś otworzył okno i natychmiast zamknął. Nie chciał na to patrzeć. I ktoś by pomyślał, że no tak, próżny wysiłek. Po co maszerować przez miasto, kiedy ono jest puste i kiedy nawet ludzie nie chcą czasami patrzeć na tych, którzy mają odwagę zaprotestować. Minęło niecałe 3 miesiące. Stocznia ponownie stanęła. I pamiętam, jak wtedy wychodziliśmy po wygranym już strajku, tym ostatecznym. To wychodziło nas tysiące. Szliśmy dokładnie tą samą drogą. Tysiące gdańszczan wyszło na ulicę po 3 miesiącach. Wystarczyło dać sygnał wtedy, kiedy wszyscy zwątpili, że są jeszcze ci, którzy wierzą w zwycięstwo wolności i solidarności. I po 3 miesiącach Polska wyglądała już zupełnie inaczej. A rok później odbyły się pierwsze, właściwie z naszego punktu widzenia, wolne wybory, no bo one już zmieniły ostatecznie Polskę i obaliły komunizm 4 czerwca. Każdy znak dany przez was, ludziom wokół was, że wierzycie w wygraną, wierzycie w sens tych najbardziej oczywistych wartości, dzisiaj plugawionych przez tę mafię, która od tylu lat pozostaje u władzy w Polsce. Każdy sygnał, że wy jesteście gotowi walczyć, nawet jeśli jeszcze dzisiaj macie wrażenie, że nie zawsze ten sygnał budzi reakcję, że nie zawsze ten sygnał mobilizuje wszystkich, to uwierzcie mi, że za 3 miesiące zobaczycie, że dlatego, że jeździcie, rozmawiacie, wychodzicie na ulicę, kiedy trzeba, dlatego, że 4 czerwca będziemy razem z tysiącami innych Polek i Polaków na ulicach Warszawy, że to przyniesie te owoce i że tu w Gdańsku te słowa, one naprawdę znaczą prawdę, bo myśmy tę drogę przeszli wielokrotnie i zawsze nam się to sprawdzało. Jeśli starczy odwagi i przyzwoitości, jest nas wtedy więcej, wygrywamy i zło przegrywa tę konfrontację z ludźmi zdeterminowanymi i wierzącymi we własne możliwości. Więc walczcie. I jeszcze raz bardzo wam dziękuję, że zgodziliście się, aby dzisiaj współgospodarzami wyjątkowo byli nie
parlamentarzyści, ale nasi samorządowcy. I tutaj jedno zdanie powiem, które jest dla mnie bardzo ważne. Patrzę na panią prezydent Olę Dulkiewicz, prezydenta Jacka Karnowskiego i oczywiście naszego marszałka województwa. Stanowimy od zawsze jedną wspólnotę pomorską, gdańską, sopocką, gdyńską, kaszubską i też wspólnotę polityczną, niezależnie od tego, kto należy do Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, kto jest niezależny. Byliśmy zawsze w chwilach takich i trudnych, i dobrych razem. Chciałem podziękować za wasz nieustanny wysiłek, żeby w Polsce samorząd terytorialny nie zamienił się znowu w pusty szyld. I dzięki waszym wysiłkom, to nie ma w tym przypadku, że tu z Gdańska, tak jak poszło światło wtedy, kiedy powstawała Solidarność, to także tu w Gdańsku narodziła się, czy w Trójmieście, idea, żeby mobilizować i organizować samorządowców w skali całego kraju i żeby ten samorząd terytorialny odzyskał swoją rangę, a do tego jest oczywiście potrzebne nasze zwycięstwo. I dziękuję za to, że umieliście zmobilizować wokół siebie samorządowców w kraju z różnych środowisk politycznych po to, żeby też twardo powiedzieć tej władzy, władzy, która chce odebrać samorządom i środki, i narzędzia, i że powiedzieliście, że jesteście gotowi zaangażować się także w ten czas walki parlamentarnej. To jest dla mnie bardzo ważny znak. 4 czerwca wielu z was i wiele z was będzie też z nami na ulicach Warszawy. Mogę już dzisiaj powiedzieć, że te setki i tysiące zgłoszeń, nie tylko z Polski, ale także od Polek, Polaków mieszkających za granicą, że chcą przyjechać i będą 4 czerwca, to są także zgłoszenia od ludzi samorządu gospodarczego, drobnych przedsiębiorców, pielęgniarek, nauczycieli, działaczy związkowych, ze wszystkich właściwie central. Jestem przekonany, że dzięki także wam to będzie wielka manifestacja i samorządu, i Solidarności, i ludzi kochających wolność. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam i dziękuję za wasz wysiłek. Witajcie w Gdańsku. Bardzo się cieszę, że możecie być tutaj. Ale jeszcze bardziej się cieszę, że te otwarte spotkania z mieszkańcami wczoraj mieliście w Słupsku, w wielu, chyba ponad 30 miejscowościach regionu pomorskiego. Dzisiaj dalej Kartuzy i kolejne miejscowości. Ale to nie znaczy, że w Gdańsku też nie trzeba pracować. I myślę, że ja, ale także widzę tutaj wielu samorządowców, panią przewodniczącą Rady Miasta, doskonale też to wiemy. Pan przewodniczący Tusk trochę mówił o historii tej naszej gdańskiej specyfice. Jak wiecie, moje środowisko, z którego się wywodzę, i pozwólcie na krótką refleksję historyczną, to bardziej konserwatywne środowisko, środowisko Ruchu Młodej Polski. Wtedy, kiedy deklaracja była ogłaszana, to ja się wtedy rodziłam, no ale jak już w takim domu się wychowałam, to już chyba innego wyjścia nie miałam. Z drugiej strony Bogdan Borusewicz, któremu przecież inna specyfika, korowska, była bliższa. I zobaczcie, że razem z liberałami, z tymi różnymi środowiskami, tutaj, stąd, z Gdańska, mogliśmy dać sygnał ludziom, że razem możemy zmienić Polskę. I ja wierzę w to, tak samo jak wierzył w to Paweł Adamowicz, który przecież przed swoją śmiercią w 2019 roku zdążył jeszcze napisać list właśnie dotyczący 4 czerwca. Pamiętacie, co tutaj było 4 czerwca 2019 roku, właśnie na zaproszenie Pawła. To my chcemy mieć ten pozytywny mit. Wielu z was może już widziało, może nie. Zachęcam was też do odwiedzania instytucji kultury. W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, wspólna produkcja z Teatrem Słowackiego, 1989. Chcemy mieć pozytywny mit. Ten 4 czerwca może być pozytywnym mitem, ale mitem takim, który żyje. I ja dzisiaj, patrząc na was, ale wiem, że to jest też moje zadanie, zadanie radnych, samorządowców, wiem, że my też musimy dać ludziom wiarę. Wiarę w to, że można zwyciężyć. I widząc, jak ciężko pracujecie każdego dnia, jeżdżąc
czasem w nieprzychylne tereny, w tereny, gdzie możecie się spotkać z różną reakcją. Ja też chodzę po różnych dzielnicach Gdańska i nie zawsze tak jest, że ludzie noszą na rękach i w ogóle nawet tego nie oczekuję. Mówią o trudnych sprawach, ale ja wiem jedno, że jeżeli dzisiaj nie wygramy wyborów jesiennych, to tak jak mówił pan przewodniczący, mówi wielu samorządowców, to niewiele będziemy mieli do roboty. Ja mam tylko do was jedną prośbę. Poszerzajmy środowiska, bądźmy wiarygodni, mówmy o rzeczach tych, których ludzie potrzebują i oczekują. O samorządzie pewnie będzie mówił za chwilę Jacek. Ja chcę wam zwrócić także uwagę na bardzo ważne kwestie społeczne. Pan przewodniczący dużo mówił o Basi Nowackiej, którą tu przyjęliśmy z otwartymi rękoma na Pomorzu. Ale chcę też powiedzieć, że nie tak dawno mieliśmy wizytę pod przewodnictwem pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Była pani Jagna Marczułajtis, Bożena Okła-Drewnowicz. Dzisiaj ludzie także oczekują tego, że godność drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy jest w 100% sprawny, czy nie, będzie w Polsce respektowana. I myślę, że to jest coś bardzo, bardzo ważnego. To jest też ta zmiana, która nastąpiła w naszej mentalności po 34 latach od wyborów. Kochani, na koniec, nec temere, nec timide, ani bojaźliwie, ale z rozwagą. Wierzę, że taka może być rodzina szeroko rozumianej Platformy Obywatelskiej i do zwycięstwa w październiku, wiosną przyszłego roku wybory samorządowe. I wierzę, że tak jak jesienią wygra dobro, a zło zostanie pokonane, tak też mam nadzieję, że wiosną przyszłego roku zarówno wybory samorządowe, jak i wybory do Europarlamentu, bo przecież też nas czekają w 2024 roku, będą tymi, w których pokażemy, że dobro może zwyciężyć. Powodzenia. Dzień dobry, drodzy przyjaciele, koleżanki, koledzy. Ja muszę zacząć od tego, że wam chcę pogratulować olbrzymiej pracy, którą wykonujecie, bo wczoraj chyba było to, co mówił Marcin, 70 spotkań na Pomorzu. To jest rzecz niesamowita i tego serdecznie gratuluję, bo tego naprawdę brakowało w poprzednich kampaniach wyborczych. I może wam powiem jedną rzecz. Wszyscy podziwiamy, jak Donald jest pracowity, ale ja z nim grałem wielokrotnie w piłkę i on jeszcze miał jedną cechę, oprócz tego, że dużo biegał, że wiedział, gdzie się ustawić, żeby strzelić bramkę. Także Donald, życzę tobie, żebyś tą bramkę w odpowiednim momencie w październiku też strzelił. Słuchajcie, myśmy jako samorządowcy zwołani przez Pawła Adamowicza, bo to jest prawda, Magdo, Olu, że to Paweł nas zjednoczył, nas zaprosił do tego 4 czerwca. Powołaliśmy ruch po to, żeby się bronić, bo Jarosław Kaczyński ma jedną zaletę dla samorządu polskiego. Potrafił go zjednoczyć. I naprawdę jak nikt, jak on go nie zjednoczył, ten samorząd terytorialny. I dzięki temu udało się nam to, że razem z Senatem doprowadziliśmy do tego, że nie było wyborów kopertowych. Zapomniał o tym nam podziękować pan prezydent Duda, że jest wybrany w normalnych wyborach. Grozili nam wtedy komisarzami, myśmy nie odstawili nogi i żeśmy doprowadzili do tego, że tych wyborów nie było. Udało nam się razem z innymi środowiskami, to też był dziwny sojusz ze związkami zawodowymi nasz, obronić przez Lex Czarnek dwukrotnie. Zrobiliśmy taki ruch, że to Lex Czarnek nie powstał. Oczywiście także dzięki współpracy z mieszkańcami, z NGO-sami udało nam się w sposób niesamowity przyjąć uchodźców z Ukrainy. To naprawdę była wielka, olbrzymia praca, którą wszyscy żeśmy podjęli i dzisiaj tylko patrzymy, żeby tą naszą przyjaźń z Ukrainą ten rząd nie spieprzył. Dlatego jestem przekonany, że znowu biorąc w synergię pewne potencjały, uda nam się doprowadzić do zwycięstwa. Udało nam się doprowadzić do zwycięstwa w pakcie senackim 4 lata temu, choć powiem wam szczerze, że ówcześni liderzy partyjni niezbyt w to wierzyli, ale nam udało się połączyć to, bo nie mówimy, że to zrobić, bo wszyscy robiliśmy to razem. Tak jak wygraliśmy w Rzeszowie razem z partiami politycznymi, wszyscy razem żeśmy wygrali.
Tak jestem przekonany, że łącząc potencjały, budując pewną energię, tak jak żeśmy jednoznacznie poparli Marsz 4 czerwca, i to nie tylko z naszego ruchu ludzie z Platformy czy bezpartyjni, ale także z innych ugrupowań politycznych, tak łącząc te potencjały jestem przekonany, że wygramy te wybory, bo inaczej po prostu nas nie będzie. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam powodzenia. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Przewodniczący Borys Budka, Przewodniczący Klubu, dał mi tylko 10 minut, więc zbyt dużo nie mogę mówić. No tak, ale ja mam powiedzieć o całym regionie, o pewnych obszarach, tematach, które są z jednej strony charakterystyczne dla regionu, ale z drugiej też mają charakter w dużym stopniu ogólnopolski. Ja bardzo chcę Was też gorąco podziękować, wiem, że za to, co zrobiliście wczoraj. Dokładnie jak Przewodniczący Tusk na samym początku powiedział, Jacek i prezydentka Aleksandra trochę się spóźnili, więc mylą trochę liczby. Dokładnie 67 spotkań się w dniu wczorajszym odbyło, w tym 17 bardzo otwartych na ludzi. Bardzo Wam za to dziękuję, bo z jednej strony parlamentarzyści, zwłaszcza spoza Pomorza, mogli poznać problematykę zgłaszaną przez samych mieszkańców, co jest ważne. Donald Tusk zresztą wczoraj o tym mówił, jak ważny jest kontakt z mieszkańcami. Że nie dyskutujemy tylko za biurek, w zamkniętych gabinetach, ale dyskutujemy z mieszkańcami, słuchamy ich problemów. I trzeba rzeczywiście zbliżyć się do ludzi. A tutaj w ramach tej inicjatywy objazdu klubu parlamentarnego wielu senatorów, posłów, posłanek miało świetną okazję także spoza naszego regionu poznać problematykę regionalną. Za to Wam bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że w przyszłości po wygranych wyborach będziemy mogli wspólnie pracować nad takimi projektami. 25 lat powstania samorządu województw i powiatów. Możemy dzisiaj powiedzieć, choć powtórzę to za przewodniczącym Donaldem Tuskiem, rzeczywiście tutaj na Pomorzu od początku istnienia samorządów albo ludzie Platformy Obywatelskiej, później Koalicji Obywatelskiej, albo ludzie związani, sympatycy i związani z Platformą Obywatelską i Koalicją Obywatelską wygrywają i rządzą na Pomorzu w samorządach powiatowych i w regionie. Aż 93% mieszkańców, warto to przytoczyć te dane, naszego regionu jest bardzo zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania. I myślę, że to w dużej mierze też odczuwaliście podczas tych spotkań, które wczoraj odbyliście. I są dumni z bycia mieszkańcami Pomorza. Pomorze jest w dużej mierze jednak specyficzne. Wspominał też dzisiaj o tym Donald Tusk, a jeszcze to w pewnym stopniu wzmocnię. Bo nie tylko Kaszuby, i to ja mówię jako człowiek z Kaszub, jako Kaszuba, my musimy być wrażliwi, ja również muszę być wrażliwy, bo wielokrotnie tego też doświadczałem, jeżdżąc po całym województwie, jak jesteśmy odbierani przez inne społeczności, przez Kociewiaków, na przykład w powiecie starogardzkim czy tczewskim, czy też mieszkańców Powiśla albo Sztumu, jak wielką wrażliwość musimy posiadać, żeby wysłuchać każdego, także mieszkańców Słupska, ludzi napływowych, którzy budują swoje i zapuszczają swoje korzenie po 1945 roku i na terenie ziemi słupskiej, częściowo na terenie ziemi lęborskiej, czy też właśnie na Powiślu i Żuławach i Kociewiu. Wszystkie wskaźniki pokazują, że województwo pomorskie to miejsce dobre do życia. O wiarygodności tych danych chcę właśnie o tym powiedzieć, bo to jest rzecz wyjątkowa. Mówiłem zresztą o tym przewodniczącemu Tuskowi podczas naszego spotkania w ubiegłym tygodniu. Na dużej
grupie, bo ponad 6600 osób w reprezentatywnej próbie dostarczono nam wiarygodnych danych na temat satysfakcji, oczekiwań, jakie mieszkańcy Pomorza zgłaszają w układzie powiatowym. Przygotowany jest raport analityczny, w którym spróbujemy zmierzyć się z pytaniem o związek pomiędzy etnicznością, postawami politycznymi, poziomem religijności, a innymi elementami związanymi z jakością życia, czy też wykształceniem. Myślę, że to będzie niezwykle ciekawe, jak otrzymamy te wyniki, ale już dziś wiemy o tym, że województwo stało się to dobrym miejscem do życia, że jako jeden z niewielu polskich regionów ma dodatnie saldo migracji, choć tutaj chcielibyśmy mieć sukcesy zdecydowanie większe. Wybierają je do zamieszkania i inwestowania także ludzie z zewnątrz, na przykład przysłowiowi Obajtkowie, w tym Bartłomiej ten od wycinania lasów. Tak nawiasem mówiąc, warto się tą problematyką zająć i to w skali całego kraju, bo rośnie oburzenie tutaj na Pomorzu skalą wycinki lasów. Czy też Daniel ten od wycięcia lotosu. Mamy nadzieję... Mamy ambicje i nadzieję, aby tworzyć jeszcze lepsze warunki do życia dla naszych mieszkańców. Brakuje jednego, dobrego rządu. I tego liczymy bardzo, że właśnie jesienią się zmieni. Chcę Państwu zwrócić uwagę tylko na kilka obszarów, takich tematów istotnych nie tylko dla mojego regionu, ale także dla całego kraju. Pomorze od lat szczyci się najwyższym wśród regionów wskaźnikiem wykorzystania kolei. Chcę powiedzieć, że tylko w naszym województwie 57 milionów pasażerów skorzystało z oferty kolejowej w ubiegłym roku. No to jest wskaźnik najwyższy w przeliczeniu na mieszkańca w Polsce. Inwestujemy też w tabor. Ostatnio podpisaliśmy taką umowę na zakup 35 pociągów. Wartość kontraktu 1 230 000 000 zł. Wiecie, co to znaczy przy takim budżecie, który ledwo też tyle osiąga, jaki to jest wielki też wysiłek. Zbudowaliśmy Pomorską Kolej Metropolitalną, pierwszą linię kolejową, która została zbudowana od zera. Bardzo też dziękuję Cezarowi Grabarczykowi za to, że był wczoraj w Somoninie i dyskutowaliście o tych sprawach. Dziękuję. PKM-ka dzisiaj, proszę Państwa, przewozi ponad 5 milionów pasażerów z kierunku Gdyni, Kartu, z Kościerzyny do Gdańska i w drugą stronę. Ale żeby jej potencjał był wykorzystany, musieliśmy wykonać elektryfikację kolei. Znajdźcie drugi region, w którym tak dużo inwestuje się w linie kolejowe i w trakcję elektryczną. 18 kilometrów. Niestety, tu jest takie niedomaganie rządu, że zbudowana została trakcja do Rębiechowa, do lotniska, ale dalej nie możemy pojechać trakcją elektryczną, ponieważ polskie linie kolejowe, mimo zapowiedzi sprzed kilku lat, nie zrealizowały ani linii 201, myślę, że dzisiaj będzie też ten temat podejmowany w Kartuzach, ani linii 202 w kierunku Słupska i dalej w kierunku Szczecina do granicy państwa, czy też nie zrealizowana została elektryfikacja. Musimy zatem kupować kolejne pojazdy już hybrydowe, gdzie będziemy mogli jeździć od Rębiechowa w kierunku Kartuz i Kościerzyny spalinowymi pociągami. Można by dokonać takiej parafrazy słynnej już kwestii, o której wszyscy pamiętają, mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie. Przez 8 ostatnich lat nie zrobiła swojej części inwestycji polskie linie kolejowe i mamy dzisiaj ogromny kłopot na Pomorzu. Trochę pozostanę przy inwestycjach kolejowych, ale nie tylko, w ogóle o transporcie publicznym, bo to jest jeden z ważnych elementów i chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na tę część polityki, którą powinniśmy też prowadzić, bo to słyszymy w każdym powiecie. Wykluczenie transportowe. To nie jest słowo klucz. Tu chodzi o to, żebyśmy mogli, i to nie jest taka idea fix Kazimierza Klejny, nie? Naprawdę w wielu powiatach mamy poważny problem z transportem publicznym. Tym transportem niekoniecznie kolejowym, czasami też autobusowym, który będzie dowozić do pracy i szkół i który wyklucza od dobrych usług publicznych, od wysokiej klasy usług publicznych realizowanych dla przykładu w powiatach bądź zwłaszcza w obszarze metropolii.
Myślę, że też dzisiaj o tym usłyszymy. Usłyszymy o takich bolączkach, jak choćby połączenia kolejowe do Bytowa, połączenia kolejowe do Sierakowic, czy też dalej do Lęborka. Bo przecież bardzo nam zależy na spójności regionalnej. To są te aspekty, na które mieszkańcy i te inwestycje, na które mieszkańcy czekają. Dlatego potrzebujemy, jeszcze raz to podkreślę, zmiany. Szanowni Państwo, kwestie energetyczne, które przewijają się w różnych częściach naszego kraju. Wiem, że jak byliście Państwo, mówię tutaj o parlamentarzystach, na spotkaniach na Śląsku, jeden z ważnych tematów i staje się dzisiaj częścią celów i programów, o których mówi nie tylko przewodniczący Donald Tusk. Województwo pomorskie nie jest obciążone zawodową energetyką węglową, ale też nie jest regionem samowystarczalnym pod względem energetycznym. Natomiast w jakim stopniu też jest wyjątkowym, bo zwiększamy udział produkowanej w regionie energii w wolumenie energii zużywanej. Robimy to w oparciu o OZE. 60% tego naszego zapotrzebowania to udział produkowanej na terenie województwa energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii. No, można by sobie życzyć, żeby każdy region miał tego typu wskaźniki. Ale jeszcze do tej sprawy wrócę, bo dotknę polityki, którą PiS prowadzi wobec Lotosu i wobec energii. Natomiast najpierw zwrócę uwagę też na te aspekty związane z OZE. Łączna moc farm wiatrowych na Pomorzu to ponad 1,1 gigawatów. Ale gdyby nie ograniczenia pisowskiej ustawy antywiatrakowej, moc lądowych farm wiatrowych wynosiłaby już obecnie 1,8 gigawatów, a wielkość produkcji zamiast obecnych 3000 gigawatów wzrosłaby do poziomu 5 do 5,5 tysiąca gigawatów. Takie są konsekwencje tylko na Pomorzu tej nieszczęsnej ustawy antywiatrakowej wprowadzonej przez PiS. Tymczasem w porównaniu z resztą Europy transformacja energetyczna Polski przebiega dużo wolniej. Warto o tym też mówić. To nie wojna, to nie pandemia, ale polityka PiSu prowadzi do takiej właśnie sytuacji, że my w znaczący sposób odstajemy od wielu innych krajów Unii Europejskiej. Ten rząd nie tylko zwleka z modernizacją i transformacją energetyczną, ale sam energetyce podstawia nogi. W elektrowni Ostrołęka wyrzucono w błoto, jak pamiętacie, bo zajmowali się tym Państwo, za co też bardzo dziękuję, co najmniej 1 300 000 000 zł. Spółka Energa, przejęta niedawno przez Orlen, jest jednym z fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej, która za 100 milionów złotych miała promować Polskę w świecie, a skończyła kompletną klapą. Energa, jak wiecie, zlokalizowana jest na Pomorzu. Ta sama Energa poniosła 400 milionów złotych strat po tym, jak rząd Beaty Szydło zaangażował ją w ratowanie polskich kopalń. Jednocześnie ta sama spółka coraz częściej odmawia mieszkańcom zgody na przyłączenie ich źródeł, odnawialnych źródeł energii, fotowoltaiki do sieci. Obóz władzy wmawia nam, że to Unia Europejska jest winna podwyżkom cen energii, a sam blokuje przekazanie Polsce miliardów z funduszu odbudowy. A pieniądze unijne mogą realnie poprawić sytuację energetyczną i my tutaj na Pomorzu doskonale o tym wiemy. A co do pieniędzy unijnych, podobno zdaniem rządu nie są one Polsce szczególnie potrzebne. Powiedział Morawiecki, kiedyś premier Morawiecki, że sobie z tym tematem poradzimy. Sami mamy przecież własne zasoby. Ale tu na Pomorzu chcę to podkreślić. Mamy ogromne sukcesy w wykorzystywaniu tych pieniędzy z pożytkiem dla mieszkańców. Od początku naszego członkostwa w Unii Europejskiej, od 2004 roku, nasze województwo pozyskało blisko 60 miliardów złotych środków Unii Europejskiej na realizację ponad 35 tysięcy projektów. Wsparcie uzyskało 12 tysięcy firm, kupiliśmy wiele jednostek na taboru komunikacji miejskiej, zainwestowaliśmy w 286 km linii kolejowej, termomodernizacji prawie uległo 1000 budynków. A przecież to nie są tylko sukcesy Pomorza, to są sukcesy każdego polskiego regionu, którym można było przedstawić podobne wskaźniki. I tu pojawia się kwestia środków z Krajowego Planu Odbudowy. Dla mojego regionu brak środków z KPO oznacza w szczególności brak możliwych do realizacji projektów w takich obszarach, jak właśnie modernizacja linii kolejowych, choćby do Bytowa czy do Sierakowic.
jak zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych, jak efektywność energetyczna, w tym w szczególności wsparcie inwestycji realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, to także Pomorskie Centrum Pediatryczne. To są projekty, które nie są tylko dzisiaj tematem. To są projekty, które zostały wprost przygotowane. Usunięcie zagrożenia w postaci broni chemicznej i wraków zalegających na dnie Bałtyku, o co bije się senator Rybicki. Brak możliwości realizacji pakietu obwodnic wzdłuż drogi krajowej nr 22, czy też obwodnicy, choćby obwodnicy Lęborka. Chciałbym wspomnieć jeszcze o innych ważnych dla mojego regionu kwestiach, ale które mają charakter też ogólnopolski. Plany związane z budową elektrowni nuklearnej, elektrowni jądrowej na Pomorzu. Rząd, jak wiecie, planuje na Pomorzu wybudować 3 bloki energetyczne łącznej mocy ponad 3750 MW z wykorzystaniem amerykańskich reaktorów jądrowych. Rozumiemy tutaj na Pomorzu potrzebę inwestowania w energetykę nuklearną. Rozumiemy jej znaczenie dla kraju, ale chcemy, żeby była realizowana zgodnie z najwyższymi standardami. Nie do końca wiemy, czy przypadkiem lepszym rozwiązaniem nie jest budowa wielu w Polsce małych elektrowni nuklearnych, na przykład SMR-ów, czy doświadczenia zaporowskiej elektrowni, której Rosjanie szantażują 1/3 Ukrainy, nie powinna też u nas zapalić czerwoną lampkę przed takimi decyzjami. A tymczasem, obserwując proces, można dostrzec, że rządowi zależy głównie na PR-owym aspekcie. Brakuje koordynacji na poziomie rządu, szerszego spojrzenia na tak dużą inwestycję. Bo przecież jasne, że ta inwestycja, tego typu inwestycja musi być również powiązana z budową infrastruktury dostępowej, szkolnictwem na poziomie wyższym, szkolnictwem zawodowym, mieszkalnictwem, podniesieniem jakości usług publicznych na obszarach co najmniej trzech powiatów. A przecież to jest to oddziaływanie tak do wielkiego obiektu dotyczy całej północnej Polski. Trzeba mieć całościowy, spójny plan obejmujący układ transportowy, sieci energetyczne, kształcenie kadr i tak dalej. W tej sprawie 26 pomorskich samorządów przedstawiło rządowi całościowe memorandum w tej sprawie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby w przypadku elektrowni jądrowej nie powtórzył się przypadek inwestycji pod tytułem przekop Mierzei Wiślanej. Krytykowaliśmy byle jakość w podejściu do całościowego myślenia tej inwestycji, chodzenie na skróty w kwestiach środowiskowych, przecież rozpoczęła się inwestycja bez decyzji środowiskowej, ale także w podejściu do aspektów ekonomicznych. A dziś mamy przekop, a nie ma drogi wodnej do portu w Elblągu. Nie ma obiecanych efektów, mimo wydania 2 mld zł. Trochę o Lotosie. W momencie toczącej się w Ukrainie wojny PiS sprzedaje strategiczną dla Polski spółkę Skarbu Państwa. Przez lata grupa Lotos sukcesywnie inwestowała w modernizację i rozbudowę swoich instalacji przemysłowych, także w odnawialne źródła energii. W efekcie tych innowacyjnych i sprawnie realizowanych inwestycji stała się liderem innowacji, stała się perłą Pomorza, najcenniejszą marką Pomorza, piątą co do wartości w Polsce, dziś sprzedana. Grupa Orlen, argumentując konieczność fuzji z grupą Lotos, bazowała na danych z lat 2017-18, które mówiły o upadku grupy Lotos oraz rocznym spadku PKB na poziomie 5%. Jak dobrze wiemy, nic takiego nie miało miejsca, a dziś Lotos trafia w ręce Saudi Aramco, które dotychczas nie było na europejskim rynku ropy. Ciekawostka, 30% udziału w rafinerii Lotos, strategicznej części grupy Lotos, zostało sprzedanych za 1 150 000 000 zł. Tymczasem jesteście w Gdańsku, więc warto to przytoczyć. Forum Gdańsk, dla tych, którzy nie wiedzą, że jest to galeria handlowa znajdująca się kilkaset metrów stąd, sprzedano za ponad 1 000 000 000 zł. Forum Gdańsk kontra Lotos. Czy strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego polskie aktywa są warte tyle, ile centrum handlowe? W państwie PiS tak. Ponad 400 stacji po grupie Lotos trafia do węgierskiej spółki MOL, co wpłynie bezpośrednio na utratę części rynku detalicznego przez grupę Orlen. A wiemy, w jaki sposób się Węgrzy zachowują i w Unii Europejskiej,
i jakie mają relacje z Rosjanami. Inną ciekawostką to karuzele w spółkach Skarbu Państwa. Na to chcę też zwrócić uwagę, bo przecież te zagadnienia są istotne też w wielu innych spółkach Skarbu Państwa. Bo te spółki w istocie produkują milionerów. W Lotosie od 2015 roku mieliśmy 6 osób na stanowisku prezesa. Ale to nie Lotos jest liderem. W Enerdze osób zajmujących się stanowisko prezesa było 12. Za to wszystko przecież płacą konsumenci. Drodzy Państwo, mamy na Pomorzu silne środowisko samorządowców, o czym była dzisiaj mowa, sprzyjających Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i czekających na zmianę złych rządów. Dlatego musimy też pamiętać o samorządach i samorządności, bo to jeden z filarów naszej tożsamości. Składając dobre propozycje podniesienia kwoty wolnej od podatku, pamiętajmy, że to również uszczuplenie budżetów samorządów, które zostały zdewastowane przez Polski Ład. Sam Gdańsk, obecna na sali pani prezydent może to potwierdzić, w tym roku straci w wyniku zmian podatkowych rządu nawet 500 milionów złotych, a mniejsze gminy, na przykład Lęborg, 15 milionów złotych. No, trzeba na pewno przebudować system dochodów własnych, cały system dochodów własnych samorządów terytorialnych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, parlamentarzystki i parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, zapoznać się z licznymi problemami mieliście Państwo okazję zapoznać się z licznymi problemami naszych mieszkanek i mieszkańców, szczególnie poza metropolią. Fatalna sytuacja w służbie zdrowia, w szczególności dostęp do specjalistów na poziomie powiatowym, problemy przedsiębiorców, którzy stali się grupą stygmatyzowaną przez władzę centralną, którą Jarosław Kaczyński nazywa grupą żyjącą z cwaniactwa, problemy rolników, którzy poprzez zaniedbania rządu stają wobec poważnego kryzysu, nie tylko w kwestii zboża i wiele, wiele innych. Chcę Państwu za to zainteresowanie sprawami Pomorza, ale które mają kontekst ogólnokrajowy, bardzo serdecznie podziękować i oczywiście macie stałe zaproszenie do Gdańska. I ostatni akcent. Jesteśmy nie tylko zmobilizowani na dzień 4 czerwca, ale zachęcamy mieszkańców Pomorza, a wiemy, że jest bardzo pozytywny, panie przewodniczący, odzew, bo wielu przedsiębiorców już zapowiadało, że chce podstawić autokary za własne pieniądze i zawieźć tych mieszkańców Pomorza do Warszawy. Dziękuję. Szanowni Państwo, aż chciałoby się rzec, Pomorze tu czas biegnie inaczej, ale moi drodzy, bardzo, bardzo dziękuję Wam wszystkim za aktywność, za to zaangażowanie. Jest jeszcze jedna rzecz, która nas wszystkich tutaj łączy i bardzo dziękuję za tą inicjatywę Agnieszce Pomaskiej, ale nas wszystkich zapraszam bezpośrednio zaraz po zamknięciu klubu, żebyśmy tak jak zawsze, jak jesteśmy w Gdańsku, jak jesteśmy na Pomorzu, uczcili pamięć pana prezydenta Pawła Adamowicza, żebyśmy wspólnie złożyli symboliczne kwiaty pod tą tablicą, bo myślę, że to zawsze jest coś, co tutaj w Gdańsku nas łączy. Przejdziemy zaraz po zakończeniu posiedzenia klubu. Agnieszka tym kieruje. Zamykam posiedzenie klubu. Dziękuję i przypominam, Kartuzy dzisiaj godzina 17:00.